Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, na naszym kolejnym webinarze w ramach naszej serii spotkań pod tytułem Ej, wszystko OK, czyli spotkaniach, podczas których będziemy rozmawiać o różnych kwestiach dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków. I dzisiaj chciałbym przywitać naszego gościa, pana docenta Macieja Pileckiego, psychiatrę, psychoterapeutę, który na co dzień pracuje z dziećmi, z młodzieżą i ich rodzicami. No i dzisiaj właśnie o rodzicach sporo będzie. Tak, o rodzicach tak, będziemy rozmawiać. No nie wiem, czy to nie zirytuje osoby oglądające nas, że będziemy mówić o nie o nich, ale o ich rodzicach, ale myślę, że chwilę trzeba o nich porozmawiać. Może to nie będzie o tyle irytujące z uwagi na to, że w końcu ci rodzice są jakby nieodzownym elementem życia młodego człowieka. Na szczęście do czasu. No bo sens bycia rodzicem jednak wiąże się z tym, żeby doprowadzić do tego, że z czasem przestaje się być potrzebnym dziecku. Znaczy, żeby ono sobie poradziło w życiu bez rodzica. No w pewnym momencie z takim rodzicem, który jest w oddali, może od czasu do czasu sprawdza, czy wszystko jest ok. No a w pewnym momencie z rodzicem, którego już nie ma, bo tak jest, że rodzice są starsi od nas. I też ważny aspekt tego, czy ważna rzecz, której muszą nauczyć nasi rodzice, to to, jak samemu potem kimś się opiekować. Bardzo często próbujemy to zrobić zupełnie inaczej, niż nami się opiekowali rodzice. A zwykle wychodzi nam, że robimy to mniej więcej tak samo. Ale właśnie dlatego jest tak ważne, żeby rodzice dobrze nas tego nauczyli. Jak się opiekować. Też zamodelowali ten wzorzec opieki. To mądrze brzmi, zgadzam się z tym. Tak. Żeby zamodelowali wzorzec opieki, czyli żeby po prostu pokazali nam, jak to się robi, na przykładzie tego, jak oni robią to z nami. Ponieważ rodzice nie będą zadowoleni, jak to powiem, ale wymądrzanie się na temat tego, co dziecko powinno robić, nie jest wychowywaniem. Wychowywaniem jest pokazywanie tego, jak to się robi. Zła wiadomość. Teraz jestem w takim poczuciu dwóch zjawisk. Że z jednej strony mamy tych rodziców, którzy są odpowiedzialni za swoje dzieci i dlatego są te powinności, aha, o których mówisz. A z drugiej strony jest jakaś być może frustracja tych dzieci i nastolatków zależnością od rodziców. No tak, ale z naszej perspektywy osób pracujących z dziećmi, z młodzieżą w kryzysie psychicznym, to częściej niestety mamy do czynienia z rodzicami, którzy się nie interesują, niż tymi, którzy są nadmiernie zaciekawieni. I że jak rodzic jest nadmiernie zaciekawiony, ma oczekiwania, zależy mu na dziecku, co dziecko zwykle wścieka, to jednak to jest na czym budować. No w momencie, w którym jest tak, że dzwonimy, prosimy, dopytamy się o wizytę, a ktoś nie ma czasu albo w ogóle go nie ma, no to wtedy trzeba sobie radzić inaczej, trzeba sobie radzić bez rodziców. Co? Nie jest wcale łatwe. Nie jest. A gdyby tak spróbować to uchwycić i rozpocząć taką myśl, w takim razie do czego ci rodzice, albo dlaczego ci rodzice są tak istotni z naszej perspektywy? Z naszej perspektywy, mówisz o takiej perspektywie psychiatrów, psychoterapeutów. Tak. Oni są potrzebni nam do tego, żebyśmy mogli pomóc im pomagać swoim dzieciom. I że to jest główny powód, dla którego my, no poza oczywiście tym, że rodzice czasami mogą nam różne ważne rzeczy o dziecku powiedzieć, ale główny powód, dla którego my angażujemy rodziców, jest taki, że jak do nas przychodzi pacjent na 45 minut, no to my wpływamy na niego 45 minut. Jak dajemy mu lek, no to na coś tam wpływamy, ale to jest bardzo ograniczony wpływ. Ale jeśli jesteśmy w stanie przekonać rodzica, żeby coś robił, albo robił inaczej, albo nie robił,
no to wtedy to jest coś, co między jedną a drugą wizytą może się powtórzyć albo nie powtórzyć 1000 razy. No i dlatego bierzemy i rozmawiamy, czy dlatego rozmowy z rodzicami są dla nas ważne. I dlatego w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, ale też w psychiatrii dorosłych, czy przy kryzysach psychicznych dorosłych, którzy mieszkają ze swoimi rodzicami, to wspólna rozmowa z rodzicem albo rozmowa z rodzicami czasami jest bardzo, bardzo ważna. Im ktoś młodszy, tym w gruncie rzeczy ważniejszy. Czyli można powiedzieć, że bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że my przez godzinę czy 45 minut tygodniowo jakiś model nasz, terapeutyczny dajemy, ale my chcielibyśmy też tych rodziców zaprosić do tego, żeby to też oni modelowali, być może coś innego, jakoś inaczej, żeby oni mają też na swoje dzieci większy wpływ niż my jako specjaliści. No, czyli znowu musimy wytłumaczyć ten nasz mądry język, że modelowanie to jest pokazywanie, jak coś się robi, tak. Ale też chodzi o to, żeby coś zrobić inaczej. No? Znaczy w tym sensie, że na przykład no nie pokłócić się tak bardzo. Mm-hmm. Albo na przykład odpuścić sprawę, która nie jest tak ważna, po to, żeby można było rozmawiać o innych sprawach. No, jak przychodzą do mnie rodzice z nastolatkiem, ma różne trudności, jest w kryzysie i na przykład pojawia się temat koloru włosów, to raczej namawiam rodziców, żeby kwestię koloru włosów odpuścili i rozmawiali o innych ważnych rzeczach. Da, bo potem może być tak, że kwestia koloru włosów zdominuje spotkanie, no i ona się do niczego nie przysłuży, ale też no, myśmy tutaj jakoś o tym nie powiedzieli, że tak myślimy o tym byciu rodzicem, dzieckiem, że to jest taki miły proces, że my sobie od tych rodziców tak odchodzimy, że oni potem początkowo się nami zajmują, potem nie wiem, raz w tygodniu dzwonią, żeby spytać, co słychać, a potem jak są starzy, to my się nimi zajmujemy. Ale to tak nie przebiega przecież. Bo, tak, ale takim czasami, żeby się od kogoś oddzielić, żeby się oddzielić od rodzica, to trzeba się odepchnąć. Bo to jest silna więź. No i to odpychanie od rodzica my nazywamy buntem adolescencyjnym. Czyli czasami, żeby uzyskać niezależność, trzeba powalczyć. O niezależność. O niezależność. No bo jeśli dziecko nie potrafi wywalczyć czegoś, na czym mu zależy i nie potrafi wywalczyć tego, na przykład zrobić coś rozsądnego, nie wiem, albo nie bardzo nierozsądnego, wbrew zdaniu swoich rodziców, jeśli się tego nie nauczy, brać odpowiedzialność za swoje decyzje, brać odpowiedzialność za frustrację wynikającą z tego, że robimy coś, czego bardzo bliska nam osoba nie akceptuje. Jeśli młody człowiek się tego nie nauczy, no to nie będzie tego umiał w życiu, nie będzie w stanie odmówić partnerowi, partnerce, nie będzie potrafił odmówić szefowi w pracy, potem nie będzie wiedział, jak odmówić swoim dzieciom. No więc to, my to nazywamy wewnątrz sterownością, wytworzeniem granic, czy mówimy o wytwarzaniu granic, no to jest to, czego się musimy w adolescencji nauczyć. A to jest też ważne, dlatego że jak my nie nauczymy się tego, żeby mieć ten rodzaj wewnętrznej niezależności, samodzielności, to nie będziemy w stanie wejść w relację z drugim człowiekiem. Bo będziemy się go strasznie po prostu bać. Będziemy się bać tego, że nas porzuci i nas to zniszczy. Będziemy się bać tego, że będzie miał na nas za duży wpływ. Będziemy się bać tego, że tracimy właśnie swoją jakąś niezależność. No i po pierwsze takie związki nie są zdrowe, a po drugie jakiś zdrowy rozsądek nakazuje wtedy bronić się przed tym. No ale tego się uczymy. Rodzice są naszymi sparring partnerami. Dobrze by było, gdyby tak było. Dobrze by było. A co musi zrobić sparring partner w boksie? No z jednej strony nie może nas uderzyć za mocno, a z drugiej strony
musi jednak trochę, tak powiem, pokazać techniki walki. Nie. W związku z tym, jak do nas przychodzą, nie wiem, czy my za dużo tajemnic nie zdradzamy, co? Będziemy niepotrzebni. Nie, potem ale jest. Nie, bo to wiesz, bo jak się za dużo wie, to może potem tak jakoś to nie wychodzi tak naturalnie, to się tak nie robi naturalnie, a może już nikt nas nie słucha na tym etapie, gdzie już znudził ględzeniem takim geriatryczno-geriatrycznym. Tak daleko od geriatry. No. Jak masz 17 lat, to my już jesteśmy jakby dochodzili w smudze cienia. Obaj. Więc, ale no dobrze, to powiemy. To będzie dobry cliffhanger, żeby teraz przerwę zrobić. Jakoś, nie? Konflikt jest niezbędny. Znaczy, że jak przychodzą do nas rodziny z nastolatkiem w jakimś kryzysie, walce o to, jaki ma być kolor włosów, o który ma się być w domu, o różne inne ważne rzeczy, lub mniej ważne, to my nie dążymy do tego, żeby wyłagodzić wszystkie konflikty. No bo konflikt jest czymś, co nas buduje, co nas w tej sytuacji w okresie dorastania tworzy. I chodzi o to, żeby rodzic ani nie odpuścił, ani nie przesadził. No, czasami nie jest to łatwe, ale takie jest zadanie rodzica, którego zwykle nikt go nie uczy. Mi się wydaje, że to, co jest jeszcze jakoś istotne w tym konflikcie i w tym kryzysie, nie padło jeszcze tutaj w tej rozmowie słowo tożsamość, że młody człowiek sobie ją buduje. Jest niezwykle istotne, żeby odkrywać wtedy, co ja lubię, czego ja chcę, co jest moje, co jest nie moje, pod czym ja się podpisuję, a pod czym podpisują się inni. I wtedy to siłowanie się z granicami jest też tym procesem odkrywania siebie. Wiesz co, ja nastolatkom nie zazdroszczę, tym, które teraz dojrzewają, dlatego że w moim pokoleniu to było tak, że były bardzo jednoznaczne, wyraźne takie społeczne normy dotyczące tego, co to znaczy być osobą, co to znaczy być mężczyzną, kobietą, do których jakoś to trzeba było się twórczo, ale jednak dopasować. Natomiast teraz, i to jest coś, co narosło bardzo dynamicznie w ostatnich latach, teraz w gruncie rzeczy to jest pytanie bardziej o to, nie wobec czego ja się mam opowiedzieć, tylko jaki ja chcę być. I że w gruncie rzeczy to z jednej strony to jest jakaś niezwykła wolność, a z drugiej strony to jest olbrzymie obciążenie takimi wyborami. Ten obszar wyborów jest strasznie szeroki. Bardzo się poszerza. To dotyczy właściwie każdego obszaru, również naszej tożsamości, więc nie jest to łatwy, nie jest to łatwy proces. I też rodzice wam tego zadania nie ułatwiają, dlatego że są tak różni. Czasami są tacy klasyczni, opresyjni, a czasami to są tacy nasi najlepsi przyjaciele. Że wszystko możemy im powiedzieć, wszystko z nimi możemy zrobić, nic ich nie bulwersuje. Fajnie, ale z tego słowa już chyba nie używa, ale no ja się jeszcze go używam. Ale z drugiej strony... Z racji wieku możemy jeszcze bardziej słowo używać. Ale z drugiej strony trudno się buntować w relacji z takim rodzicem, co powoduje, że jakiś fragment naszego wewnętrznego świata, ten, który właśnie związany jest z granicami i wewnątrz sterownością, może być nie do końca przećwiczony. Więc nie jest to łatwy świat. Może jest jeszcze taki fragment, że też rodzicom jest trudniej teraz ten bunt znosić. No, mam poczucie, że różnica pomiędzy rodzicami a nastolatkami dzisiejsza nie jest tą samą różnicą, która była dwa pokolenia temu. Że dzisiaj
nastolatkowie poszukują swojej tożsamości w tych obszarach, które rodzicom się nie śniły. W tatuażach, kolczykach, w eksploracji z seksualności jawnej. Czy to no, pytanie to, czy jest się mężczyzną, kobietą. Czy w ogóle jest się jakby poza tymi kategoriami. To są wszystkie pytania tożsamościowe, które obecnie osoby nastoletnie zadają. Wiesz co, ja myślę, że to jest tak, że to jest, patrząc na to z takiej perspektywy kulturowej, że to jest cały czas ten taki rodzaj no, ucieczki do przodu. Znaczy w tym sensie, że no, każde pokolenie ma jakiś też bulwersujący rodziców, przekraczający granicę, która nie była przekroczana przy pokoleniu wcześniej, sposób na wyrażanie siebie, poszukiwanie swojej tożsamości. I my to znamy przez naszej pracy. Może się trochę mniej, bo dzieli nas dużo lat, mimo że obaj jesteśmy starzy. Ale że właściwie jakby w każdym pokoleniu pojawia się jakiś nowy, bulwersujący nas, zadziwiający nas, pozornie wcześniej wydający nam się niemożliwy do zaistnienia sposób wyrażania siebie, wyrażania kryzysu, konfliktu, walki o siebie. To jak my się przyzwyczajamy do tego, co jest teraz, to się pojawią następne. Ale też no, świat się zmienia, my się zmieniamy. Jednak też w coraz większej ilości obszarów mamy wolność. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Z całą odpowiedzialnością za tą wolność i z napięciem, że my w tej wolności musimy podejmować decyzje. Nie, to nie jest łatwe. No, rodzicom też nie zazdroszczę. Tak. W tym sensie, że mają coraz mniej takich punktów odniesienia, które im pozwalają w jakiś zdroworozsądkowy sposób odnieść się do tego, z czym w pewnym momencie przychodzi do nich nastolatka. Już nie będziemy tych wszystkich obszarów wymieniać, ale jest ich naprawdę dużo. Czyli można powiedzieć, że zarówno nastolatkowi jest trudno nawigować przez ten okres nastoletniego kształtowania, jak i rodzicom jest trudno nawigować poprzez ten okres, jak oni mają się w tym odnaleźć. Do czego przechodzimy teraz? No do tego, co jakie mamy narzędzie, żeby w tym pomóc. Okay. I tym narzędziem jest terapia rodzin. To jest jedno z nich, najważniejsze, gdzie my możemy pomóc w rozmowie. Pomóc w tym, żeby powrócić do rozmowy albo w ogóle na jakiś temat ją rozpocząć. Bo właściwie, jak mówimy o często rodzice przychodzą, znowu coś chyba może za dużo ujawniamy, ale rodzice często przychodzą i jak już taki mają moment rozmowy bez dziecka, to zadają takie pytanie, jak z nim postępować. No ale jakaś dramatyczna zmiana postępowania, jak ktoś ma 12 lat, jest raczej niemożliwa, no bo to już się popostępowało ze swoim dzieckiem na różne sposoby od jego urodzenia. I właściwie to, co my możemy zaoferować wtedy, to nie odpowiedź na pytanie, jak postępować, tylko jak rozmawiać. A odpowiedź na pytanie, jak rozmawiać, no musi powstać w rozmowie z zainteresowanym. No i do tego służy terapia rodzin. No i to też ważne jest, żeby rodzice zrozumieli swoje dziecko, żeby dziecko zrozumiało swoich rodziców, ale bez przesady. Na pewno w mniejszym stopniu. I żeby te procesy, które są z jednej strony pozostaniem w więzi, a z drugiej strony oddzielaniem się, no były cały czas się działy. Cały czas się toczyły i żeby zrozumieć to, że one muszą być z kryzysem, bo kryzysu mniejszego lub większego nie unikniemy,
i że to jest proces. I myślę, że to, co jest też najfajniejsze, znowu to słowo, to to, że najczęściej, jak mamy naście lat, to mamy jeszcze kilkadziesiąt lat przed sobą, żeby ułożyć relacje ze swoimi rodzicami. To nie ma się skończyć jutro, pojutrze, za tydzień. Tylko, że to jest proces, że to jest czas. Jeżeli no, wcześniej czy później opuścimy, jest to dobrze. Czyli ta terapia, tak próbując zejść do podstaw, rozumiem, że to jest terapia, w której, a mówię tak, jakbym nie wiedział, ale na którą zapraszamy wszystkich członków rodziny. Tak, tak. To terapia, która służy wspólnemu namysłowi, wspólnej refleksji nad tym, jak się rozumieć lepiej i jak rozmawiać, żeby, tak. Nie wiem, po pierwsze chyba nie pogorszyć sytuacji. Tak. Czasem po to, żeby utrzymać status quo i przetrwać przez kryzys, czy być w stanie wytrzymać te różne napięcia. Czasami polepszyć. A czasami ale też pamiętając o tym, że to nie wróci do takiego czasu, jak dziecko miało 7 lat i spijało każde słowo z naszych ust, my mogliśmy je wysłać do kąta. Że na bardzo wczesnym etapie życia człowieka pojawia się pragnienie autonomii, tak. Stawianie na swoim, decydowanie o sobie. I dobrze, no bo jakby tego nie było, to w gruncie rzeczy ponieśliśmy fiasko. No i a druga rzecz, która jest bardzo ważna, której tak jakoś się uczymy ostatnio, to jest taka, że żyjemy w świecie, w którym rodziny są bardzo małe. Że rodzice wasi mają często mało doświadczeń w relacjach z dziećmi, bo mają mało rodzeństwa, nie opiekowali się swoim rodzeństwem. Że czasami sami mają różne trudne relacje ze swoimi rodzicami. I wstydzą się powiedzieć o tym, że mają kłopoty czy trudności z dzieckiem, bo na przyjęciach, rozumiem, to raczej się pochwalą tym, że osiągnięcia, niż powiedzą, że jest ciężko. No i że dawniej, nie mówię, że dawniej było świetnie, ale to, co było jeszcze pewnie 50-100 lat temu, to były rodziny, sąsiedzi i środowisko. Były grupy rówieśnicze złożone z dzieci w różnym wieku, które też mogły, to słowo, którego się Państwo mogliście się już jakoś nauczyć, modelować zachowanie. Święta. Ha, mamy czwarty temat. Tak. Święta to jest taki czas, w którym w ogóle napięcia, konflikty i trudy, mamy poczucie, że jak w kotle wtedy nie, się uruchamiają. I że to dla większości osób, które mają kłopoty jakieś ze sobą, są w kryzysie, to jest trudny czas. Też między innymi poprzez to, że trzeba ze sobą przy tym stole wigilijnym wytrzymać, że jest iluzja, że coś jakiegoś niezwykłego ma się zdarzyć, że to jakaś magia świąt. I że wiele osób właściwie jakby odczuwa jakiś rodzaj takiej nieadekwatności, irytacji. No często też jakoś nie możemy się odwołać do swojej grupy, z którą jesteśmy, bo oni też są u swoich, ze swoimi rodzicami, nie ma się gdzie w Wigilię z nimi pierwszy dzień spotkać, może tylko w sieci. Ale z drugiej strony to też właściwie jeśli popatrzymy na tą taką symboliczną historię narodzin Jezusa, to jest historia, w której wszystko szło źle. Wszystko szło źle. I że jak znacie swoje rodziny, to wyobraźcie sobie, co Maria, święta kobieta, ale co Maria mogła mówić swojemu no, opiekunowi, mężowi, ale który
rozumiem, bo też był w jakiejś niejasności dotyczącej relacji z Marią, na temat braku miejsca do spania, na temat sianka w ogórce, ale to przecież wiemy, jaka jakość tego sianka mogła być. Skoro tam były jakieś zwierzątka, to czym ono mogło pachnieć. Że wszystko poszło źle, ale że pojawiła się jakaś nadzieja. I żeby właśnie o tych świętach rodzinnych myśleć tak, że to nie ma być pogrążanie się w iluzji szczęścia, ale pielęgnowanie w sobie takiej myśli, że może coś dobrego się wydarzy. Więc wesoły świąt. Tego wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Od psychiatrów nie bójcie się psychiatrów. Polecamy się. Polecamy się. Dobrze. Dzięki serdeczne. Zakończyliśmy w ten sposób kolejny webinar dotyczący zdrowia psychicznego. Akcja Ej, wszystko OK, współorganizowana przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Fundację OSHI. A następny webinar, no bardzo jakoś powiązany z tym, co zwykle się dzieje po świętach na początku roku, będzie dotyczył bezpiecznego podejścia do kwestii diety. Proszę bardzo. Tym się będziemy zajmować. Przed Wami docent Maciej Pilecki, ja się nazywam Bartek Taurogiński i zapraszamy na kolejny webinar. Wszystkiego dobrego.